szóstym piętrze. Nie lubimy intryg i oszustw. Kto intryguje i oszukuje, nie zasługuje na 5 wieczorów w paśmie familijnym. Na pełnych obrotach jest rzeczywiście na pełnych i na obrotach. Bardzo trudno opowiedzieć, o czym jest ten spektakl w kilku zdaniach, ponieważ tam dzieje się tak wiele, jest tak wiele komplikacji, tak wiele qui pro quo, że no po prostu nie da się tego opowiedzieć. Nie słyszałeś, jak stuka? A to byłaś ty, Jezu, ja myślałem, że to była jakaś sroka. Oczywiście. Wiadomo, o miłości, o sytuacjach damsko-męskich, o nieporozumieniach z tym związanych i o takich archetypicznych ludzkich oszustwach, o tym, co mówimy, kim chcemy być, kim pragniemy być, kim naprawdę jesteśmy, co robimy, a czego nie robimy. I wszystko to w salwach śpiechu, bo to, muszę powiedzieć, świetnie napisana komedia, świetnie zagrana przez gorzowskich aktorów, więc można zagwarantować publiczności ponad 2 godziny takiego frenetycznego, oczyszczającego śmiechu, bardzo często z sytuacji, które tak naprawdę na co dzień spotykają nas w życiu i pewnie jak to zwykle bywa w wypadku takich sztuk, scena stanie się lustrem, w którym będziemy mogli się tym razem naprawdę z ogromnym śmiechem wzajemnie przejrzeć. Słuchaj, a tam w Szkocji nie było żadnych ksiutów, co? W tym spektaklu gram Patryka Sumnera, jest to główna postać, jest to gwiazda telewizyjna, który ma swój własny program. Człowiek troszeczkę w sobie zadufany, zakochany w sobie. No i na swojej drodze w tym spektaklu spotyka różne niesamowite historie. Jest to niesamowita komedia pomyłek, niesamowite zwroty akcji. No myślę, że właśnie w tym jest największa siła. To jest bardzo trudny spektakl, szczególnie fizycznie. Jest, wiadomo, bardzo szybkie dialogi, bardzo wartko trzeba podawać tekst. No, pracowało się bardzo fajnie. Pan reżyser Tomek Dudkiewicz dawał nam fajne uwagi. Praca była przyjemna, mimo tego, że bardzo, bardzo intensywna. No i schodziliśmy zlani potem z prób równo. Szybko mi poszło, prawda? No, nie zdążyłem zatęsknić. No więc wynosz mi się stąd, Mikusie! Gram Jenny, która jest ogromną fanką głównego bohatera. Jak sama nazwa spektaklu wskazuje, było ogromne tempo przy pracy. Trzeba było nadążać nad rytmem, który reżyser od nas, którego oczekiwał od nas. Trzeba wszystko robić w tempie, trzeba być bardzo czułym na partnera, trzeba współpracować, trzeba znać tekst na blachę, ale tak na blachę, że obudzonym w środku nocy po prostu recytuje się niczym pacierz. I co? I trzeba było często powstrzymać gotowanie się wewnętrzne, czyli żeby po prostu nie wchodzić w ten klimat, który przekazujemy widzowi, tylko na serio grać nasze sprawy, które mamy do załatwienia, bo każda z naszych postaci ma jakiś swój cel i to nie jest, to dla nas to nie jest śmieszne.